Słowa wojewody to wpisanie się w kampanię wyborczą. To polityczny zamach stanu na legalnie wybranego prezydenta miasta. To zamach na samorząd. To próba przejęcia władzy w mieście, w którym kandydat PiS może liczyć najwyżej na 15-procentowe poparcie. Politycy PiS wykorzystali przeciwko mnie cały aparat państwowy. Od CBA, poprzez upolitycznioną prokuraturę, zależne od polityków sądy, po wojewodę wykonującego partyjne polecenia. Profesorowie prawa i wszystkie opinie prawne mówią wprost: mogę startować w wyborach i w razie wygranej mogę być prezydentem. Takie jest prawo. Dlatego musimy wysłać jasny sygnał politykom. Tu jest Łódź, tu łodzianie decydują, kto będzie prezydentem. Bardzo proszę o powstrzymanie się od jakichkolwiek form protestu i apeluję do wszystkich łodzian o masowy, powszechny udział w niedzielnym głosowaniu. Niech to będzie symbol naszego sprzeciwu wobec bezprawia, łamania konstytucji, zamachu na nasze miasto. Wasz głos jest najważniejszy. Dziś Łódź potrzebuje go bardziej niż kiedykolwiek.